przełom XIX i XX wieku nazwano epoką zamachowców. Szczególnie popularną w tamtym okresie ideologią jest anarchizm. Anarchiści przeprowadzają wówczas zamachy przy użyciu bomb i rewolwerów na wszystkich przedstawicieli władzy, od zwykłych policjantów, aż po prezydentów i monarchów. W roku 1893 zamachowiec oddaje śmiertelny strzał do burmistrza Chicago, Cartera Harrisona, w jego własnym biurze. To wstrząsające wydarzenie poddaje Kazimierzowi Żegleniowi, polskiemu zakonnikowi, który pełnił posługę w największej polskiej parafii w USA, pomysł na skonstruowanie kamizelki kuloodpornej, mającej zapobiec podobnym tragediom w przyszłości. Już w 1896 roku wynalazca patentuje dwa projekty kamizelki. Oba składają się z wielu warstw jedwabiu i zwierzęcego futra, wzmacnianych specjalną substancją, której skład zna jedynie sam żegleń. Jeden z projektów chroni przed kulami rewolwerowymi, a drugi, dzięki dodatkowej warstwie filcu przekładanego tekturą, zatrzymuje nawet pociski wystrzelone ze strzelb i karabinów. Wynalazca jest wówczas niemal bezgranicznie ufny w działanie swojej kamizelki. Decyduje się więc zostać pierwszym człowiekiem, na którym członkowie chicagowskiej policji testują wynalazek, strzelając do niego z bliskiej odległości. W wyniku ciągłego udoskonalania projektu kamizelki, żegleń dochodzi do etapu, w którym nie da się jej wyprodukować ręcznie, a w Ameryce nie ma w tamtym czasie maszyn zdolnych obsługiwać jej produkcję. W związku z tym żegleń postanawia powrócić do Europy. W Wiedniu, poprzez tamtejszą Polonię, spotyka się z innym polskim wynalazcą, Janem Szczepanikiem. Szczepanik już wtedy nazywany jest polskim Edisonem. Urodzony jako nieślubne dziecko w chłopskiej rodzinie, był wychowywany przez krewnych, którzy posłali go do seminarium nauczycielskiego. W trakcie nauki w galicyjskich wsiach Szczepanik niejednokrotnie zastanawiał się nad polepszeniem produkcji wyrabianych tam ręcznie tkanin. Wreszcie porzucił wyuczony zawód i zatrudnił się w warsztacie fotograficznym, gdzie szybko zaczął opracowywać kolejne wynalazki. Oprócz ulepszonych narzędzi do fotografii i automatycznej produkcji tkanin, skonstruował na przykład telektroskop, protoplastę dzisiejszych telewizorów. W sumie galicyjski geniusz miał wtedy na koncie ponad 50 wynalazków. Po spotkaniu z żegleniem Szczepanik znacznie udoskonala jego projekt, a następnie rozpoczyna przemysłową produkcję przy użyciu maszyn własnego pomysłu. Działania te powodują liczne spory pomiędzy obojgiem wynalazców. Obaj bowiem uważają się za prawdziwego wynalazcę kamizelki kuloodpornej. Spór ten jednak został nierozwiązany do dziś, a wynalazek przypisuje się im obu. Pomysł Polaków ratuje m.in. życie królowi Hiszpanii, Alfonsowi VIII, bowiem wybuch bomby rzuconej przez zamachowca w jego karetę nie zdołał przebić kuloodpornej tkaniny, którą pojazd był obity od środka. Historia powtarza się raz jeszcze w roku 1942, kiedy to inny tragiczny wypadek staje się inspiracją dwóch Polaków do stworzenia kolejnego ratującego życie wynalazku. Patrol przebywających w Szkocji polskich sił zbrojnych wpada przez przypadek na miny przeciwdesantowe, które rozrywają wszystkich żołnierzy na strzępy. Pod wpływem tego wydarzenia porucznik Józef Kosacki i Andrzej Garboś postanowili skonstruować wykrywacz min. Przed wojną Kosacki pracował jako kierownik działu wzmacniaków telefonicznych w Państwowym Instytucie Telekomunikacyjnym w Warszawie. Tam zauważył, że wzmacniaki reagują buczeniem na obecność metalu. Odkrycie sprzed lat postanawia wykorzystać do konstrukcji swojego urządzenia. Kilka miesięcy później brytyjskie Ministerstwo Obrony urządza konkurs na najlepszy wykrywacz min. Uczestnicy muszą zebrać przy pomocy swoich wykrywaczy monety jednopensowe rozrzucone w trawie na pewnym obszarze. Kosacki zbiera wszystkie monety w niezwykle krótkim czasie, a jego wynalazek trafia do użytku jako Polish Mine Detector. Chcąc jak najbardziej wesprzeć walkę z nazizmem, Polak zrzeka się patentu, a co za tym idzie jakiegokolwiek zysku, choć na prototyp urządzenia wydał własne pieniądze. Jak się okazuje, jego wykrywacz jest tak dobry, że używa się go do roku 1995. Przez ponad 50 lat
uratował więc setki tysięcy żyć w kolejnych wojnach. W trakcie II wojny światowej, aby chronić pozostałą w okupowanej Polsce rodzinę, Kosacki występuje jako Józef Kos, Józef Kozacki albo Józef Kozak. Po wojnie ze względu na niechęć do Polaków z armii na Zachodzie, władze komunistyczne nie odkłamały tych informacji i pamięć o Kosackim pod prawdziwym nazwiskiem została przywrócona dopiero po przemianach w 1989 roku. Kamizelka kuloodporna i wykrywacz min uratowały niesliczone ludzkie życia, a życiorysy ich wynalazców służą za przykład bezinteresowności i poświęcenia się służbie innym. Dlatego dzisiaj należy im się od nas pamięć i szacunek.